Siemano, dzisiaj nagrywka, jak zaplatam koło. Kolejne koło do propane'a. Tu mam w telefonie podgląd, czy mi się wszystko ładnie, dobrze nagrywa. Pierwszy raz nagrywam w ten sposób. Z kamerą na głowie. No i teraz tak, jak zaczynamy? Najłatwiej po prostu wziąć sobie podejrzeć na jednym kole, jak idą szpychy. No już pamiętam. Zaczynamy tak, żeby pierwsza szpycha szła od wewnątrz piasty i zaczynamy od wętla. Wentel jest tu, więc idzie po lewo pierwsza szpycha. Nypel. Jedziemy dalej. Kolejna szpycha w drugą dziurkę. Nie w pierwszą, tylko w następną. I tutaj raz, dwa, trzy. I w czwartą. Szpych jest 32. Zaplot będzie na 3 krzyże. A, jak coś uprzedzam, to nie jest poradnik zaplatania koła. Ja tylko pokazuję, jak ja to robię. Dobra, 1/4 zaplotu już gotowa. Teraz w pozostałe dziurki przekładamy szpychę od spodu. Skoro zaplot jest na 3 krzyże, no to robimy tak. Pierwsze krzyżowanie jest tutaj, drugie tutaj i trzecie lecimy od spodu i szpycha ląduje tu. Od spodu, pierwszy krzyż, drugi krzyż i trzeci od spodu. No dobra, wracając. Czemu chciałem mieć 3 identyczne piasty? Przede wszystkim zależało mi, żeby 3 piasty były identyczne. A to z prostego powodu, że gdy podmieniam koła między rowerami, no to wystarczy, że zrobię tak. Zakładam bębenek z kasetą, która była docelowo w rowerze. Bębenek wrzucam do nowego koła. Zakładam i mogę jechać. Nie trzeba przekładać całej kasety, tego bacika z łańcuszkiem. Zdejmować, tam się te ząbki wyrabiają, cudawianki. Tak jest dużo szybciej, prościej. Miałem tak w fuzie wcześniej, miałem dwa komplety kół, 2,6 i 27,5. No i sobie tak podmieniałem, mając jedną kasetę tak naprawdę. No dobra, ale czy na pewno musiałem kupić jak najtańszą piastę, jaką znalazłem na AliExpress? Czy raz na jakiś czas nie mógłbym się szarpnąć na coś porządniejszego? No i racja, mógłbym. Tylko że jest taki problem, że już kiedyś się szarpnąłem na naprawdę porządną piastę. Mam ją tutaj. Był to Nukeproof Generator SC. Była to piasta z króciutkim bębenkiem, gdzie można było założyć no albo reduktor na singla, albo 7 biegów z 10-biegowej kasety. Zajebista opcja. Ale no niestety. Piasta ta jest 135x12. Czyli no, w porównaniu z tym, chuj za krótka. No niestety, jakbym bardzo się starał, nie założę jej do propane'a, a bardzo bym chciał, no bo fajna opcja. Patrzcie, ciekawostka. Kołnierze w tej pieście na 135 i tej na 148 mają kurwa taki sam rozstaw. No ale no niestety, nie mogę jej założyć, gdyż jest sporo za krótka. A kosztowała mnie, no tamte czasy, chyba z 500 zł. A to były czasy, gdzie ja zarabiałem miesięcznie no, coś koło 1300, więc no, wydatek był to niemały. I jeszcze by trochę pozużyła, mimo że już bębenek ma spore wrzery, ale niestety mogę sobie ją najwyżej postawić na półce, bo ani tego nie sprzedam, ani tego nigdzie nie wykorzystam, bo już raczej rowerów z takim rozstawem nie robią. No i nauczony tym doświadczeniem, wiedząc jak działa branża rowerowa, a działa no niestety na złość użytkownikowi, czyli tak, żeby go wydymać z kasy jak najbardziej i ciągle zmieniają te standardy, nie mam kurwa żadnej, ale to żadnej gwarancji, że za 2-3 lata nie zmienią mnie kolejnego rozstawu na tym razem, nie wiem, 153,5 na 12 albo na 15 z tyłu, nie wiem, uznają, że koła są za mało sztywne, że ramy są za mało sztywne i muszą znowu zmienić rozstaw i kupię teraz piastę za 500 zł, czy za ileś, no teraz to chyba za 1000 powinienem i się okaże, że będę mógł sobie ją postawić, o, obok tamtej. Ale dobra. Już się nie denerwuję, wracamy. Połowa koła jest zapleciona, teraz dla mnie najtrudniejszy element, czyli w którym miejscu zacząć po drugiej stronie. I żeby mi się to udało, robię to tak. Łapę palcem tam, gdzie jest wentel.
i patrzę tak, ta szpycha od wentla idzie mniej więcej w połowie, minimalnie w górze, więc obracam koło i teraz patrzę, połowa mniej więcej jest tu i minimalnie w górze wybieram ten otwór i w ten otwór wrzucam, tak jak po tamtej stronie, szpychę, a nie w tą stronę, właśnie, szpychę w tą stronę, żeby łepek był po tej i tak samo jak z drugiej strony do wentra. No i powtarzam to, co było z drugiej strony, czyli co drugi otwór. I raz, dwa, trzy, ta. Czwarta. A ostatecznym argumentem na to, że wybór najtańszej piasty z AliExpress nie był chybiony, to fakt, że na takiej pieście identycznej jeżdżę już z pół roku i w sumie nie ma z nią żadnych problemów. No, może uszczelnienia ma chujowe, bo po powrocie z żaru, wtedy co w błocie jeździłem, było to na vlogu, to więcej błota było w bębenku, w zapadkach, niż na zewnątrz piasty. Ale to pomijmy. Nie ma co aż tyle wymagać od piasty za niecałe 200 zł. A skoro piasta już jest obroniona, w moim mniemaniu, to jeszcze obręcz. Obręcz wybrałem najtańszą, czyli tego Dightmoora, Tomcata. Głównie dlatego, że ma być to koło w sumie używane prawie wyłącznie na wyjazdach w góry. No i jako, że jeżdżę bez składek, to taka obręcz, prędzej czy później, dostanie taki wpierdol na kamieniach, że chcąc nie chcąc, pojawią się w niej wgnioty. Czy to będzie obręcz za 200 czy 300 zł, czy to będzie obręcz za 130 zł, i tak tego wgniota złapę i tak. A że chcę teraz jeździć na tublesach, no to niestety, obręcz z wgniotami zaraz powoduje, że opona nie chce się uszczelnić, mleko bokiem wychodzi, no i jest na śmietnik. Także uważam, że lepiej kupić obręcz jak najtańszą i kiedy tylko coś się będzie z nią działo, po prostu ją wymienić na nową, przepleść sobie koło, a jako, że ja umiem przeplatać, nie jest to dla mnie problem. Chwila, moment tak naprawdę roboty, co widzicie na aktualnym filmie. Pozostaje mi jeszcze poruszyć kwestię rozmiaru tych kół, no bo jak już nieraz wspominałem, ja to głównie jeżdżę na 26 calach. Nawet tu już w niedawnym filmiku pokazywałem, jak złożyłem sobie nowe koło właśnie na 26 cali w góry. Takie do katowania na singla, on tutaj ono stoi. No ale czasem mi się zdarza pojechać gdzieś na jakiś downhill, rzadko bo rzadko, ale się zdarza. Dlatego składam sobie to tanie koło i tak dużo nie będę na nim jeździł. Myślę, że dni, ile razy będę w górach na downhillach, można policzyć na palcach obu rąk. A kupiłem sobie od ziomeczka niedawno bardzo fajną oponę, też Schwabla, Hansdampfa, tylko na 27,5 cala szerokości 2,6, także super gravity. No i będę miał ją już na stałe założoną na tej obręczy. W ogóle jak wspominałem, pierwszy raz nagrywam akcje serwisowe mając GoPro na czaszce. Zazwyczaj stawiałem po prostu telefon na statywie i nie zdążyłem koła do końca zapleść. Zostało mi 3 szpychy, a GoPro postanowiło się wyłączyć, chyba z przegrzania, nie wiem. Potrzymałem je trochę w lodówce. Działa znowu. Mogę dokończyć składanie tego koła. Zostały ostatnie szpychy. No i tak naprawdę ta łatwiejsza część jest już prawie za mną. Łatwiejsza w sensie zaplecenie koła. Bo tą trudniejszą jest dobrze te szpychy naciągnąć. O. I ostatnia szpycha założona. Koło zaplecone. I jak już koło jest zaplecone, to teraz trzeba by ponaciągać szpychy. Ja to robię tak, że zakładam na nią płaski śrubokręt i wszystkie nyple dokręcam powiedzmy do jednej pozycji, czyli nie będzie tego raczej widać na nagraniu, ale dokręcam tak, żeby gwint się schował. I po kolei każdą szpychę tak samo. No i okej, szpychy wstępnie napężone, w kętarkę idzie podstawkę. Są tak, no już w miarę. Teraz zobaczę, jak to wyszło.
No kurwa, wyszło lepiej niż się spodziewałem. Jest prawie że idealnie proste. Zostaje mi już zrobić tylko ostatnie dociągnięcie, ale do tego muszę posłużyć się ekscentrykiem, gdyż nie dorobiłem się niestety jeszcze centrownicy. W sumie jak na razie daję sobie radę bez niej. Złożyłem kół już, no, dużo. Jak widać, albo i nie, koło jest przesunięte mocno do prawej strony. Można było się tego spodziewać, skoro szprychy są w tym samym rozmiarze. No to biorę kluczyk i naciągam szprychy od strony napędu. Jeszcze wspomogę się takimi mikrocentrowniczkami z AliExpress. Zastępuję trytytki, które mocuje się do ramy, żeby centrować koło. Ja mocuję ten chiński wynalazek. Był on całkiem drogi jak na AliExpress, bo chyba 27 zł za sztukę. Ale sprawdza się zajebiście. Ale zanim go wykorzystam, no to muszę trochę przesunąć koło w lewą stronę. No to tak, szprychy, te co są od strony napędu, dociągam. Warto, robiąc taką operację, nie kręcić tymi nyplami jak pojebany, czyli po kilku obrotów, tylko co pół, można co cały, ale warto zrobić więcej powtórzeń, niż ponaciągać raz za dużo, żeby się koło całe zwichrowało, ponaciągało, no bo nie chodzi tylko o przesunięcie na boki, ale też nie chcemy, żeby nam się zjebało góra-dół. Tamto już dużo trudniej jest wyciągnąć, naprostować. No i okej, wydaje mi się, że jest koło wstępnie gotowe. Po chińskich centrowniczkach widać, że bicia praktycznie nie ma. Jest już w miarę po środku. No i teraz zostaje mi już tylko nakleić taśmę, założyć oponę, zalać mlekiem i jechać gdzieś w teren, żeby się szprychy tam dobrze poukładały. Później trzeba będzie to jeszcze ponaciągać je na pewno. Ale na razie robota skończona. Zdjąłem jeszcze naklejki z obręczy. Teraz jest cała ładna czarna. Bez żadnych napisów. I dzięki temu zyskałem ponad 2 gramy. Wielki sukces. Kurwa, ważę jakieś naklejki, a nie sprawdziłem, ile samo koło waży. Skapnąłem się dopiero teraz przy montażu tego filmu. No to tak, kompletne koło z już naklejoną taśmą od tublesa, jedną warstwą, kilo 77. A przy okazji, jak już przy taśmie jesteśmy, mogę szczerze wam polecić taśmę ZTTO, z AliExpress oczywiście. Miałem jej naklejoną tylko jedną warstwę i uszczelniło się od razu bez problemów. Trzymało się cały wyjazd zajebiście, no zresztą w dwóch innych kołach też ją mam już założoną i nie ma z nią żadnych problemów. Za to kiedyś też na Ali taką czarną taśmę kupiłem do tublesa, RGO chyba się nazywała, no ale mega chujnie, strasznie sztywna, w ogóle ciężko się to naklejało, a jak już nakleiłem, to uszczelnić się nie chciało, no nie polecam. I na tym zakończę tego vloga, bo i tak już za długi wyszedł. Może uda mi się w tym tygodniu wrzucić jeszcze jakiś filmik z jazdek, ale to nie obiecuję. Elo!